Witajcie, z tej strony Sebastian, jesteśmy jeszcze w Szczecinie i właśnie wyjeżdżamy, tak kurczę, znowu mi się myli liczba mnoga czy pojedyncza, przepraszam za to. Wyjeżdżam właśnie ze Szczecina i będę jechał w kierunku na Amsterdam, no jedziemy do Amsterdamu. Trasa powinna zająć nam jakieś 9 godzin. W Amsterdamie zostanę bodajże w piątek powinienem wracać. I tak jak wcześniej wspominałem, kurczę, w poniedziałek prawdopodobnie będę leciał do Włoch i potem jechał do Chorwacji. W każdym razie to dosyć długa trasa tam do tego Amsterdamu, ale bardzo prosta, dlatego że jedziemy cały czas tylko przez Niemcy, autostradami, więc powinno być bardzo bezpiecznie i spokojnie. I postaram się, jeżeli będę miał czas tam na projekcie, jeżeli zrobię swoje i będę miał chwilę dla siebie, no to postaram się coś tam zobaczyć w Amsterdamie. Tam wiele osób pisało, iść do coffee shopu, ale tam inni znowu już uprzedzili, że w coffee shopie tak naprawdę chyba nie będę mógł tam wejść, czy nie będę mógł zakupów zrobić, jeżeli nie mam jakichś tam papierów holenderskich. I skontaktował się też ze mną taki przyjaciel i mam nadzieję, że z nim uda się spotkać. Może on by też opowiedział o tym, jak żyje się w Holandii. No zobaczymy, wszystko zależy od tego, na co czas pozwoli. I też potem pokażę może, jak tym samochodem się jedzie. Teraz jadę na trójce, tutaj nie mam automatu, tylko to jest ręczna skrzynia biegów, więc tak sobie jadę na trójce, żeby nie musieć najbardziej, bo uniwersalny bieg w mieście. Jak będzie chwilka, to też zatrzymam się i pokażę, jak ten samochód się prezentuje. Tylko to jakaś bardzo uboga wersja, widzicie, jak na taki dobry samochód, bo Opel Insignia to jest chyba jeden z lepszych Opli, nie ma nawet wyświetlacza porządnego. Ale ktoś pisał w komentarzach, że ma też taki samochód, ale z porządnym wyświetlaczem, więc na pewno jest to dostępne w opcji. A tutaj jest Reda w Szczecinie i tutaj kiedyś mieszkałem z Agnieszką, czyli zanim wyprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych, to w tamtym bloku właśnie mieszkaliśmy, co teraz pokazuję, ten po prawej stronie zielony. Jesteśmy już w Niemczech, jedzie się zupełnie jak po Stanach Zjednoczonych, czyli pusta droga, dosyć następny zakręt dopiero za 145 km, na tempomacie 130. No i teraz tylko byleby nie zasnąć. Wziąłem sobie jakiegoś energetyka, żeby jednak dopieścić troszkę mój umysł, żeby nie był taki śpiący. Dlatego, że jak wiecie, trasa działa na mnie usypiająco, ale będzie dobrze. Jak coś ciekawego będzie się działo po drodze, to nagram, ale ogólnie chyba nie ma nic trudniejszego niż jazda autostradami. Więc możliwe, że dopiero koło, na jakiejś stacji benzynowej włączę czy coś kamerkę. A to może jeszcze jedna sprawa, dlatego że w ostatnim filmiku, w tym dzienniku napisałem, czy powiedziałem troszkę o kanale mojego przyjaciela Kaczora i wiem, że dużo osób odwiedziło ten jego kanał na Twitchu, bo to chodzi o Twitcha streama. Z tym, że akurat on miał wczoraj awarię, dlatego że ktoś tam, oni mieszkali w okolicach Warszawy i tam ktoś kable od internetu im podwędził. No tak się czasami zdarza, dlatego przepraszam tych, którzy wczoraj odwiedzili i nic nie znaleźli. Ale tak mówię, ale polecam jego kanał, dlatego że gościu, zresztą sami zobaczycie. Każdy, kto go pozna, to stwierdza, że ja pierniczę, co to za człowiek, alfa i omega, jeżeli chodzi o gry komputerowe i nie tylko zresztą, no nie? W każdym razie, jak tylko wrócę do Polski, to zobaczycie, że ja dosyć często jestem właśnie u nich na tym spiku i tam jak on będzie streamował, to pewnie będzie mnie nieraz słychać. Mam nadzieję, że będę prezentował poziom jakiś. No zobaczymy. Nie mogę się doczekać aż może z którymś z was, chciałbym w ogóle pograć sobie z jakąś ekipą z widzami, dlatego że brakuje mi tego, co kiedyś robiliśmy, czyli takie zawody, League of Legends i tak dalej. Pamiętacie, że kiedyś prowadziłem TeamSpeak, a na tym TeamSpeaku było przez jakiś czas nawet po 150 osób, tylko że wtedy był taki okres, że dużo osób mnie hejtowało, nie wiem czy pamiętacie, były takie sytuacje, że zwyczajnie ktoś się na mnie wkurzył, potem dużo osób tam wchodziło, tego TeamSpeaka trollowało, nie tylko trollowali, ale też były ataki, DDoS i tak dalej i wtedy postanowiłem, że jednak pozbędę się tego TeamSpeaka, bo to było zbyt uciążliwe. Ale może teraz się sytuacja uspokoiła, to warto by o tym znowu pomyśleć, czyli żeby na TeamSpeaka razem gdzieś bijać, razem sobie pograć. No nie chodzi tylko o wspólne granie, ale też o to, że jak sobie razem gramy, to możecie mnie pytać o cokolwiek chcecie, czyli czy o automatykę, czy o Stany Zjednoczone, o podróże. Ogólnie fajnie jest z wami porozmawiać. Mam nadzieję, że te osoby, które kiedyś tam wbijały i trollowały, to że już tego nie będą robiły. A teraz skupiam się na drodze. W końcu jesteśmy na autobanie takiej prawdziwej, mam na myśli na takiej, gdzie nie ma ograniczenia prędkości. Do tej pory jak przejechałem 200 km tą autostradą niemiecką i cały czas były remonty i ograniczenie do 120,
No i w końcu taki odcinek, który, w końcu taka autostrada, jakiej się oczekuje po Niemczech, czyli właśnie bez limitu, trzy pasy. Dwa mogą być, tylko właśnie, żeby tego limitu nie było. Aczkolwiek jestem zdania, że jeżeli jedzie się dosyć szybko, to te trzy pasy powinny być, dlatego że ciężarówki się wyprzedzają, żeby się nie okazało, że wyskakuje za zakrętu, tak jak tutaj, a tu jakaś ciężarówka jedzie 90 na godzinę. Teraz następny zakręt za 300 km, więc troszkę się rozpędzę, ale w miarę, znaczy, no, ale na pewno bezpieczeństwo najważniejsze. Agnieszka mnie uprzedzała, Sebastian, nie zapierniczaj, wróć zdrowo do domu, więc będę ostrożny. Nie wiem, jaka jest moc tego samochodu i czy nie ma kagańca, ale maksymalnie 200 na godzinę można nim jechać, co przy tej klasie samochodu nie jest zbyt wiele. No może 210, ale troszkę z górki teraz jest. Zwolniłem już sobie, ale tak chciałem przetestować właśnie, jakie możliwości ma ten samochód. No i maksymalnie tak rozbujał się do 215 na godzinę i spalał wtedy 12, ponad 12, prawie pod 13 podchodziło. Tylko za ciężko określić, bo czasami, no nie wiem, na przykład teraz, czy to jest prosta, czy to jest lekko z górki, ale tak 200-215, z tym, że to nie jest komfortowa jazda, nie oszukujmy się, przy takiej prędkości dużej. Po pierwsze jest dosyć głośno, po drugie właśnie spalanie jest spore, no i po trzecie to jest samochód taki, no nie wiem, komfortowy w miarę, ale nie jest przystosowany do, nie wiem, do dłuższej jazdy przy dużej prędkości. Ja bym się jednak bał. Bałbym się, że nie wiem, że troszkę za mocno skręcę i ten, i jakoś mnie zarzuci. Zazwyczajnie to jest niebezpieczne. Teraz jadę przepisowo, znaczy cały czas jadę przepisowo, ale jadę znacznie wolniej, jakieś 140 na godzinę i to mi zupełnie wystarczy, chcę bezpiecznie dojechać na miejsce. Ale cieszę się, że jest takie miejsce na świecie i to właśnie blisko Polski, gdzie można legalnie jechać z tak dużą prędkością. Wjechałem właśnie do Holandii. Ciekaw jestem, z czym Wam kojarzy się Holandia, ale tak bez zastanowienia, jakbyście mieli odpowiedzieć, czy Wam się kojarzy. Bo mnie wiadomo, tam z kwiatami, z zawodnikami MMA bardzo dobrymi i z transwestytami. No i może ze zbyt dużą tolerancją właśnie na pewne rzeczy, zbyt daleko idącą. Do Amsterdamu nam zostało 159 km. Jeszcze niedawno to, co jest napisane na tej ciężarówce, byłoby mi zupełnie obojętne, a teraz czuję nienawiść zwyczajnie, powaga. Jak widzę halal, ci, którzy wiedzą, czym to jest, czym jest, nie wiem, ubój rytualny i tak dalej, to będą wiedzieli, dlaczego mogę czuć nienawiść. Religia pokoju, kurde, i ich zwyczaje. A teraz zobaczcie, jedna z rzeczy, których nie rozumiem w Holandii. Lewy pas jest wyłączony z ruchu. Dlaczego? Nawet jak są korki, to zauważyłem, byłem tutaj wiele razy w przeszłości i nawet właśnie jak było zakorkowane, tak teraz, dwa prawe pasy są naprawdę obciążone bardzo mocno, a lewy pusty. Nie wiem, z czego to wynika, w jakim celu to jest zrobione, ale zaskakujące jak dla mnie. Jeszcze mi się nie zdarzyło, no nie wiem, powiedzmy, że byłem 10 razy w Holandii, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby właśnie w takich miejscach jak to, żeby ten pas trzeci był czynny. Może miałem pecha, może chodzi o godziny szczytu, nie wiem o co chodzi, ale irytujące, jak człowiek stoi w korku, a widzi, że jeden pas jest zupełnie nieużywany. Zobaczcie, jaki samochodzik mijam. Kurczę, szkoda, że dokładnie go nie pokażę. Swoją drogą jadę, nie wiem, jakieś 8 godzin już i tak mi się spać chce. Naprawdę nie wiem, w jaki sposób kierowcy tirów potrafią wytrzymać ciągle jadąc. Mam na myśli to, że nie wiem, jadą 8-10 godzin, dzień w dzień, tak nie wiem, przez tydzień powiedzmy. To jest koszmar dla mnie jakiś. Co to jest? Horse transport, aha, tym przewożą konie. To ja też nie pokażę. Słaba widoczność w tym samochodzie trochę, jeżeli chodzi o otoczenie. Jeszcze chwila i będziemy na miejscu. Jesteśmy teraz już na obwodnicy Amsterdamu. Szyba uwalona jak stół w TVN-ie od tych komarów. Zaczęło się miasto, ale na razie muszę się koncentrować na tym, jak dojechać do portu na statek. Ten port tutaj jest ogromny w Amsterdamie. I może być problem. Na szczęście nawigacja znalazła adres i oby doprowadziła mnie w dobre miejsce. Tylko skupiam się na jeździe, nie nagrywam. Ale jak będę wracał, to wtedy postaram się coś nagrać. Albo w ogóle wybrać w jakieś ciekawe miejsce tutaj w Amsterdamie. Ale to zależy od tego, ile będę miał czasu.
No dobra, w końcu jestem na miejscu. Teraz pozostaje tylko udać się tutaj do bramki i zapytać, czy mnie wpuszczą w ogóle, bo to różnie bywa. Ale powinienem być na liście. Jak jestem na liście, to powinno być wszystko w porządku. No idziemy do pracy i jeżeli, no właśnie nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało. Najprawdopodobniej pójdę teraz na statek, będę tam pracował do wieczora i prześpię się na statku. Następnie rano wrócę tutaj i będę wracał do domu, ewentualnie tam najpierw pozwiedzam trochę. Ale różnie to bywa, bo nie wiem, wiem, że ten statek musi się rozładować, a jak się rozładuje, to będzie płynął do innego portu, tam będzie coś wentylował. No nie wiem dokładnie, każdy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie się przebiorę, bo teraz jestem w takim ubraniu, wiadomo, do podróży. Podejdę tam, zobaczę, może coś ciekawego ujmę kamerą. Momencik. Tak wygląda nabrzeże. Swoją drogą widzę już statek, na który przypłynąłem. A można sobie usiąść, zrelaksować się chwilę przed pracą. Ciekaw jestem, czy woda jest tutaj czysta. Dobra, nie pozostaje nic innego jak przebierać się, kurczę, w ubranie robocze i iść na statek. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się powiodło. To taki nietypowy serwis dosyć jest. Zobaczcie, co tu znalazłem. No pokaż się, pokaż.